W najbliższą przedświąteczną niedzielę prezydent miasta zaprasza mieszkańców do udziału w miejskiej wigilii. To dobra okazja, żeby wspólnie przełamać się opłatkiem, złożyć ciepłe życzenia i skosztować wigilijnych potraw. W tym roku z uwagi na aurę miejska wigilia odbędzie się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wojska Polskiego 2. Opłatkowe spotkanie mieszkańców z władzami miasta uświetnią artystyczne popisy najmłodszych. Usłyszymy wokalistów ze studia piosenki Świetlik, zatańczą członkowie studia tańca Radość. Pojawi się też chór Primo. Jak zapowiada Suwalski Ośrodek Kultury, uczestnicy miejskiej wigilii dostaną również drobne upominki. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14. Dzień wcześniej w plenerze na placu Marii Konopnickiej rozpocznie się tradycyjny przedświąteczny jarmark. Można będzie się tu zaopatrzyć w niepowtarzalne upominki, ozdoby i dekoracje świąteczne, ale także coś dla siebie znajdą miłośnicy regionalnych przysmaków. Jarmark potrwa 2 dni, w sobotę i niedzielę, w godzinach od 10.00. do 16.00. Oba wydarzenia to w tym roku ostatnia okazja do spotkania się na miejskich imprezach, bo zgodnie z zapowiedzią prezydenta w bieżącym roku z uwagi na daleko idące oszczędności nie jest zaplanowany plenerowy Sylwester.